Na zaproszenie PKN Orlen gościł przez krótką chwilę Robert Kubica. Kierowca Alfa Romeo Racing Orlen spotkał się z pracownikami koncernu. Jak przyznał Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, była to okazja do podziękowania pracownikom za pracę w czasie pandemii koronawirusa. Przetrwaliśmy ten ciężki czas nie tylko w produkcji, ale również w procesach inwestycyjnych. Przez ten czas odbywało się sporo procesów inwestycyjnych i również staraliśmy się te prace inwestycyjne kontynuować. Dlatego prosiłem Roberta, żebyśmy przyjechali na zakład i podziękowali pracownikom za ich trud, za to, że pracowali w tych ciężkich czasach, że byli odpowiedzialni za to, co robią, i stąd była dzisiaj przygotowana ta wizyta, głównie w Płocku, również Roberta. Jak przyznał Robert Kubica, ten rok, który od początku zapowiadał się wymagająco, z powodu epidemii będzie jeszcze trudniejszy. Już samo to, że wróciłem na tor, było czymś bardzo przyjemnym. Oczywiście pierwszy kontakt z nowym autem, z nowym zespołem, ponieważ Orlen Team Art jest nowym zespołem, który będzie startował w tych mistrzostwach. Ogólnie jak to na testach, jak to jest z poznawaniem nowego auta, z testowaniem wszystkich nowych rzeczy. Chodziło o to, żeby się dowiedzieć jak najwięcej o aucie, o zespole, o oponach, o charakterystyce jakby całego pakietu. Oczywiście 4 dni to jest na jednym torze to jest dosyć sporo, ale jednak później wyścigi będą na różnych torach, o różnych charakterystykach, w różnych warunkach, także doświadczenie będzie bardzo ważne. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podsumował, że koncern inwestuje zarówno w polski sport, jak i narodową gospodarkę, gdyż korzyść z tej współpracy jest dla wszystkich stron, koncernu, społeczeństwa oraz kraju.